Cześć, witajcie. Dzisiaj krótki film olejowy, ale na początek chciałbym się z Wami podzielić dobrą informacją. Firma Total postanowiła wesprzeć polskich ratowników i przekazała olej silnikowy do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Warszawie dla firmy Meditrans. Myślę, że w sytuacji, gdy w służbie zdrowia brakuje pieniędzy na wszystko, jest to znaczący gest dla nas wszystkich. Brawo Total! A teraz odpowiem na pytanie, które często zadajecie mi w prywatnych wiadomościach. Czy w sytuacji, w której na przykład jestem podczas kwarantanny lub też ograniczam wyjścia z domu, a muszę wymienić olej w silniku, czy na takim oleju mogę przejechać nieco więcej kilometrów, niż wynika to z instrukcji obsługi? Prawda jest taka, że możesz. Dlaczego? Dlatego, że zawsze, zarówno przy projektowaniu silniku, jak też oleju silnikowego, zakłada się pewne rezerwy. O tych rezerwach oczywiście często mówią tunerzy, że w każdym silniku są rezerwy, które możemy uruchomić. Tak, możemy, ale te rezerwy powstały z innego powodu. Powstały na wypadek na przykład ciężkich warunków pracy, czyli przeładowania, przeciążenia termicznego, czy też na przykład zalania gorszej jakości paliwa. Te rezerwy są właśnie po to, żeby chronić silnik. Podobnie jest z olejem. Olej również, jeżeli zakłada producent, że interwał wymiany jest 30 tysięcy km, to w tym interwale mamy też pewną rezerwę. I o tym możemy teraz sobie przypomnieć, a właściwie to wykorzystać. Bo nawet jeżeli zrobisz 1000 km więcej niż zakłada instrukcja obsługi lub też Twój własny harmonogram wymiany, tak naprawdę Twój silnik jest bezpieczny. Ale uwaga, możemy również nieco pomóc, czyli nie pogarszać tego oleju, który i tak już jest dosyć mocno zużyty, poprzez na przykład krótkotrwałe uruchomienie. No właśnie, często się mówi o tym, żeby przynajmniej raz na 10 dni uruchomić samochód. Prawda jest taka, że jeżeli odpalimy samochód na wolnych obrotach, to nie są to optymalne warunki pracy. Dlatego, że na wolnych obrotach, szczególnie przy zimnym silniku, dostaje się bardzo bogata mieszanka. Część z niej niestety dostaje się do oleju. Ale również niestety olej nie jest w stanie się zagrzać. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że na skutek różnych temperatur pojawia się w silniku wilgoć. Tak zwane zjawisko kondensacji. I jeżeli ten silnik odpalimy na 50 minut, nie będziemy w stanie ani wygrzać układu wydechowego, ani też samego silnika, ani tym bardziej oleju. Dlatego zamiast odpalać auto na 50 minut i smrodzić sąsiada na parkingu, zabierz auto na przejażdżkę. 20-30 km spokojnie wystarczy, żeby nagrzać odpowiednio silnik i usunąć wilgoć z oleju. No właśnie, to też kolejna informacja, że jeżeli po długim postoju, po odkręceniu korka znajdziecie taką piękną zawiesinę w kolorze cappuccino, to wcale nie oznacza, że trafiona jest uszczelka pod głowicą. To zwyczajnie ta zawiesina jest to mieszanina oleju wraz z wilgocią, która jest w silniku. Więc tak naprawdę po przejechaniu 20-30-50 km taka zawiesina w sposób naturalny zniknie. Oczywiście wszystko poprzez separator dostanie się do układu spalania. Także najlepiej podróż 20-30 km, przewietrzyć samochód raz na 10 czy tam 12 dni. Wtedy jest szansa na uzupełnienie troszeczkę prądu w akumulatorze, ale również zadbanie o swój olej silnikowy. To bardzo prosta rada, ale myślę, że pomocna w tych trudnych czasach. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i do zobaczenia.